Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cel na dzisiaj jest prosty: trafić jak najwięcej kart RTTK z nowego eventu. I mam do was dwie prośby. Po pierwsze, zostawcie subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze jej nie macie, bo aż 70% osób oglądających moje filmy tego suba nie ma, dlatego o tym przypominam. No i po drugie, najważniejsze, pamiętacie taką serię jak Real Madrid to Glory w FIFA 22 i Barca to Glory w FIFA 23? Jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to w opisie tego filmu zostawiam wam link do odcinka, w którym tłumaczę zasady tych serii. W każdym razie po roku przerwy wracamy z tego typu serią w EAFC 25 i bardzo was proszę, zagłosujcie w ankiecie na karcie społeczności, na podstawie jakiego klubu robimy tą serię. Link do ankiety znajdziecie na dole. Szukasz najlepszej strony do zakupu lub sprzedaży coinsów do EAFC 25? Najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl. Monety są już dostępne na wszystkich platformach, a dostarczane są za pomocą unikalnej, niewykrywalnej metody transferu. Sprawdźcie nową promocję z okazji pierwszego eventu w FC 25. Można wygrać 3 świetne karty, a także zgarnąć do 15% zniżki na coinsy. Link w opisie. Polecam. Mam tu jakieś paczki za zadania, mam tu jakieś paczki z sezonu, mam tu jakieś paczki za granie rasza na pewno. Między innymi ta paczka 2x84+ jest za rasza właśnie. Więc otwórzmy to, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy bez walkoutu, ale to chyba nikogo nie dziwi. Prawa obrona, Hiszpania, La Liga. To nie jest Dani Carvajal, tylko to musi być w takim razie Lucas Vázquez. No bo walkoutu nie było, no właśnie. 2x78+, czy tutaj się może coś wydarzyć? Ej, jest jakby inform? Albo specjalna karta? Nie no, inform chyba, tak? Tak to wygląda, jakby to był inform, no chyba, że mi się wydaje. Nie no, to jest inform na pewno. Kolorystyka jest tak pod informa, że tutaj się nie mogłem pomylić. I to jest Francisco Moura. Słuchajcie, niewymienny, bo niewymienny, ale zawsze do jakiegoś SBC się przyda. O, jeszcze Mateusz Nunes. O, on będzie dobry pod tego, pod Rasha. Bo tam wymagania są do 79 overalla. I w ogóle, właśnie, gram sobie ostatnio Rasha z ekipą. Mało tego, nagrywam to i jest naprawdę dużo zabawnych momentów, więc jeżeli chcielibyście takie sklejki z trybu Rush u mnie na kanale, to dajcie znać w komentarzu. Kolejna paka 78+, i tutaj będzie kobieta bez walkoutu. I to jest ta brąz, co Barcelonie grała? Paczka z rzadkiej karty 80+, dwie takie paczki mamy, leci pierwsza i nie ma walkoutu. Kolega z jakąś w miarę bujną fryzurą idzie i to będzie... Ej, zawsze zapominam nazwiska tego gościa. Mitoma. Znowu paczka 80+, i znowu bez walkoutu. To tym razem przyjdzie goalkeeper z Hiszpanii, Unai Simon czy Alex Remiro to będzie. Przynajmniej tak bym obstawiał, ale mogę się mylić. No i się pomyliłem. A Unai Simon to ma walkout w ogóle, dobra, nieważne, to nie mógł być on jednak. Jedziemy z tym dalej, paczka piłkarza 81+. Jak walkoutu nie było dzisiaj, tak nie ma, ale spokojnie, ja jestem cierpliwy chłopak, więc mogę sobie tutaj poczekać. I teraz trafiamy kartę RTTK, paczka 2x84+. I niestety nie ma kolorów pod RTTK, ale jest walkout, więc nadzieja na coś dobrego jest. I to jest, moi drodzy, Karim Benzema, oczywiście spokojnie, to nie jest Kylian Mbappé. Po prostu trafiam sobie Benzemę już po raz trzeci w EAFC 25. Raz w informie, a drugi raz jego złotą wersję. Odbieramy pierwsze moje nagrody za Division Rivals w EAFC 25. Trochę późno, ale byłem przeziębiony. Jednak teraz wracam i trafię coś dobrego. A przynajmniej taką mam nadzieję. No, te nagrody prezentują się całkiem zacnie. Są tutaj fajne paczki, ale zaczynamy od wymiennego pika 84+, którym co będzie? Uwaga, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Bernardo Silva. To jest 20 tysięcy monet. To jest pozytywny traf. Wysyłamy na listę transferową. Dobra, zacznijmy sobie od mega paczki po prostu i przekonajmy się, kto tutaj nam wyleci. No nikt z walkoutem, niestety, słabo. Teraz wymienna paczka 15x75+. No nie wiem, czego się tutaj spodziewać totalnie. No nie ma walkoutu, moi drodzy. Raczej tutaj pod sufit skakać ze szczęścia nie będę. I to jest to ten ham, nie wiem... Madison? To jest jedyne, co mi się kojarzy. No tak, to jest Madison 85. Może w środku jakaś karta 8384, droga? No nie. Niewymienne 25x75+, no walkout daj. Nie ma walkoutu, tragedia nagrody. No trzeba było wbić tą trzecią dywizję, no to może jednak by coś oddało. Bo tak, no to daje nam niestety tylko i wyłącznie Vlahovicia 84. Nie, 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 no patrzcie na tą paczkę, przecież to jest tragedia. No nic, zostaje nam jeszcze paczka z informem 82+. Przychodzi tutaj zaraz Vinicius Junior albo Heung-min Son w wersji inform i to ratują, mam nadzieję. SP, Portugalia, Liga Saudyjska i to będzie chyba Ruben Neves. No nie ma innej opcji. Niestety, moi drodzy, no nie będzie nic, ale to nic totalnie spektakularnego w tych pierwszych nagrodach za Rivalsy. Szkoda. Lecimy z paczkami za pońcy, widzowie. Zacznijmy od tych paczek za 300 FP, no nie? Są tylko dwie, niech będzie, że je otworzę. To są jakieś dziwne paczki. No nie dają one walkoutu, jak widać, więc ja już wiem, że to były zmarnowane pieniądze, ale okej. Nie mam pojęcia, kim jest ta koleżanka, która tutaj wyleciała. No dobra, to jest Frochms. RTTK na wypożyczenie. Zobaczmy, kogo dostajemy do testu. Daj kogoś fajnego. No nie, no, jak już kogoś stąd brać, no to tylko Watkinsa. I druga ta paczka. No otwieram to nawet bardziej, żeby trafić jakieś karty na wypożyczenie może, ale tutaj mamy walkout. Napastnik z Anglii, Bundesliga.
I czy to będzie Harry Kane, czy to będzie fantastyczny foder? No dokładnie tak, jest karta 90 overall i to jeszcze z De Jongiem. Nie no, świetna paska, opłacało się to otworzyć. No 80 tysięcy monet jest warty Holender, tak o. No kurde, ja mam Bellingama, którego niedawno kupiłem i robię ewolucję Loftusa Cheeka. Ale może ich upniemy wszystkich, zobaczymy. Wypożyczenie RTTK, zobaczmy kto tym razem. Bez tego Moise Kena, może go gdzieś tam z ławki wpuszczę. To teraz po 600 FP paczuszki, jazda. Będzie inform i z walkoutem. Vinicius Junior to nie jest. A to jest Ruben Neves, dobrze nam już znany z wcześniej, ale to jest wymienna paczka. Więc tutaj wiemy, że zarobimy sobie coś niecoś, a mało tego, może to będzie walkout podwójny? Nie. Aż tak dobrze to nie jest, ale i tak jest zajebiście. To jest, moi drodzy, zarobione 20 tysięcy końców. Nie mam prawa narzekać póki co na darmowych paczkach dzisiaj, naprawdę. Walczymy dalej, no ale taka walka to jest sama przyjemność, no nie? Kolejne 600 FP wydane. Bez walkoutu tym razem, no wiadomo, cały czas czegoś dobrego trafiać nie można. Ale to jest doku? Czy ja zarobię kolejne kilkanaście tysięcy? No nie, nie zarobię, to jest rozsad. Byłoby za dobrze. Dobra, doku RTTK, zapomniałem o tym, to nie mógł być on. Jedziemy z trzecią paką, bez walkoutu znowu. Ale może jakieś dużo warte karty niżej ocenione się pojawią. Chociaż tutaj to ja bym stawiał na Jadona Sancho raczej. Będzie Chelsea? Będzie Chelsea, no to jest Sancho. Dobra, no walczymy dalej z tymi paczuszkami. Bez walkoutu znowu. No zaczęliśmy z przytupem, teraz trochę spokojniej. I to będzie Cyganków chyba. No tak, Girona to wszystko wiemy. O, Iñaki Williams coś? O, proszę bardzo, jest karta za 6 tysięcy, no i klasa. Jeszcze 4 te paczki za 600 pointsów. Jeszcze jeden walkout taki jakby dało, no. O, i proszę bardzo, jest, SP. Chorwacja, no tak mi się wydawało już po sylwetce tego grajka, że to jest Lukita. Witamy zdobywcę złotej piłki w naszym klubie. No nie wiem, czy coś Modric będzie kosztował, raczej nie. No tak, no ten pejsik to jednak jest trochę za mało, żeby Lukita kosztował kilkanaście tysięcy monet. Kolejne 600 pointsów, duży ziomuś idzie jakiś, bez walkoutu, bramkarz, Portugalia. Diogo Costa? Dokładnie tak, to nie mógł być nikt inny niż bramkarz reprezentacji Portugalii. Dobra, 600 pointsów po raz siódmy już dzisiaj. No i bez walkoutu tutaj niestety. Defensywny pomocnik z Hiszpanii. To jest Koke. Ostatnia z tych paczek na dzisiaj. Zakończmy tutaj walkoutem jakimś, no. Daj. No nie dasz, nie dasz. Niestety, moi drodzy, tu się nic dobrego nie wydarzy. No to musi być gulasz, no. No znacie jakiegoś innego Węgra? Oprócz Oboszlaja? No nie oszukujcie, nie znacie. No teraz ciężka artyleria, wiesz, za dwie paczki za 50, jedna paczka za 80 tysięcy. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czy warto wydawać pointsy na to? Hulit tu leci. Nie, no to jest Ake. SO, Holandia, Premier League. Klasycznie. No czyli w pierwszej paczce totalna arcylipa, chociaż jest Chiesa. Chiesa to jest 150 koła. Dobra, ej, ja chyba mam serio jakiś przekręcony drop. Naprawdę. Ja chyba serio mam jakiś skręcony drop. No Federico oczywiście ma bardzo przyjemną kartę. Gwiazdki 4x4. Potężny pace. Bardzo dobrze wygląda w statystykach. Ej, to jest ziomek do pierwszego składu. Kontynuujmy tą pasę. Otwierajmy dalej. Druga paka za 500 pointsów. Tym razem jest walkout. Może być ciekawie. Bramkarz Szwajcaria, Serie A. I to będzie Jan Sommer. Liczyłem na coś ciekawszego, nie ukrywam. Ale może to będzie podwójny walkout. No niestety nie mamy tylko goalkeepera Interu Mediolan. Ale może ktoś jeszcze? No nie, tym razem paczka bez historii. No sprawdźmy tą paczkę za 80 tysięcy monet. To jest paczka 20 piłkarzy 80+. Płacimy 1000 pointsów. I widzimy, że walkout jest. I będzie to lewy pomocnik z Hiszpanii. Bundesliga. Skakać z radości tutaj nie będziemy, no bo ta paczka wygląda na to będzie przeciętna. No daj tutaj chociaż Bellingama, Doku, Alvareza albo Frimponga na wypożyczenie i będziemy kwita. No nie będziemy kwita, no. Ej, pomimo tego, że najlepsze dzisiejsze trafy były niewymienne, to i tak udało się dzisiaj zarobić naprawdę fajną liczbę monet, bo jak zaczynałem ten opening, no to na końcu nie miałem praktycznie nic, a teraz jest 300k, więc fajnie. Trafiliśmy dwie bardzo dobre niewymienne karty, czyli Frankiego De Jonga, no i Federico Chiesa, który znajduje się w tym momencie w naszej pierwszej jedenastce, ale niewykluczone, że Holendera również sobie do niej wrzucę, ale tutaj jeszcze będę testował sobie różne warianty.